Cześć. Jako, że to robiliśmy wczoraj, a dzisiaj mieliśmy czas realizować kolejne cele, to możemy spokojnie wyrwać kartkę. I na wstępie konkretnie. Czyli tak, 21 stycznia ja wypuściłem wideo i od tego momentu zaistniałem publicznie. To jest pierwsza sprawa, najważniejsza. I dzięki temu zagraniu, jako że wystąpiłem oto pierwszy, a nikt wcześniej nie ubiegał się o wirtualną rzeczywistość, czyli była to przestrzeń niczyja, miałem prawo ją zaanektować zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dlatego wirtualna rzeczywistość jest w tym momencie bezpieczna, jest miejscem neutralnym i firmy mogą się tam rozwijać, ale nikt nie przejmie kontroli, czyli żaden rząd, żadna firma, żadna korporacja, bo wirtualna przestrzeń będzie należeć do wolnych ludzi i to wszystko, do osób myślących. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jako, że to jest zarazem moją pierwszą wizytówką, i do tego mi wystarczyła tylko wiedza i odpowiednia motywacja i miłość do córy. To teraz tak, druga sprawa to wizytówka na ziemi. Tak jak mówiłem, zarażam ludzi powolutku. W Warszawie próbowałem, ale byliście oporni na wiedzę, jak się okazało. A tutaj myślę, że będzie mi łatwiej, bo jestem w domu. Na początku wiadomo, tak samo zareagowaliście i teraz tak. Drugie to mam, wizytówka na ziemi i teraz tak. Kolejną wizytówkę, którą postanowiłem sobie dodatkowo dołożyć, jako że jestem graczem, zakupiłem sobie po prostu karty. Taki zestaw kart, tutaj tych kart jest tam 104 plus jokery plus coś, kosztuje zaledwie 3 zł, plus jeden pisak 2 zł, czyli taki zestaw mnie kosztuje 5 zł i dzięki temu mogę zarazić 100 osób. A moja wizytówka jest ciekawa i intrygująca. Dzięki niej ludzie idą tam, dzięki niej mogą ją podawać dalej, a dzięki temu mogą też wam takie karty później sprzedać. To jest moja kolejna wizytówka i najważniejsza. Bóg w mózgu, tak jak mówiłem. Tutaj to jest to potwierdzenie tego, co ja zrobiłem, czyli nowy wirtualny świat. Z tym, że nowy, to on jest dla was, bo dla mnie jest światem, w którym ja przebywałem, w którym się rozwijałem i w którym się uczyłem. Proste. Więc to jest moja ten i to jest, ja to dostałem 2 dni temu, nie wiem kiedy to wyszło, 30, dajmy na to 28. Plus minus zakładam, czy to było 28. Ważne jest, że numer jest na luty dopiero. Jest pisany przez niezależne czasopismo Wiedza i Życie. Ma jakąś tam renomę lub też jej nie ma, bo go nie znacie. Mało istotne. Jest pismem popularno-naukowym i jeśli chodzi o tę wirtualną rzeczywistość i rozszerzoną i technologię i rynek, to tutaj macie fajnie, bo tu jest rozpisane to wszystko na zaledwie bodajże od 20 strony do strony 25 na pewno, tak, od 20 do 25. Strona 20 do 25 i dzięki tym 5 stronom wy dostajecie informacje odnośnie tego, czego ja się nauczyłem w ostatnie 3 miesiące. U wizjonera, o. Który obserwował cały rynek od zera, który myślał, że wymyślił, że odkrył coś nowego, co dla mnie nowym nie jest, a jest tylko bodźcem, który napędza moje marzenie. I dzięki temu, że zebrałem wszystkie możliwości i je odnalazłem, okazało się, że moja wiedza jest wystarczająca, żebym w końcu wystąpił i zaczął działać publicznie. Więc to jest drugie. Teraz tak, tak jak wam mówiłem, jako że dzisiaj była piękna pogoda i postanowiłem z niej skorzystać, to taka moja wizytóweczka podpisana i tak dalej została dostarczona tak do Urzędu Miasta Mysłowice, dział promocji, tu zostawiłem. Kolejna osoba, której zostawiłem, to jest jedna szkoła u jednej dyrektorki do szkoły, w której chodziłem. Druga szkoła, trzecia. Czyli byłem w 3 szkołach, do których chodziłem, plus odwiedziłem jedną dodatkową,
Więc dzisiaj odwiedziłem 5 ważnych osób. To są ważne osoby, to są duże kółka. I dzięki temu, że te ważne osoby dowiedziały się o tym, że ja tu wróciłem do Mysłowic i dowiedziały się o tym, czym się zajmuję, ja poprosiłem te osoby tylko o jedno, o dialog. Czyli te osoby teraz powinny porozmawiać z osobami podwładnymi i razem przemyśleć to, co ja mówię, a jeśli one później podejmą działania, będzie łatwiej. I dajmy na to, biorąc pod uwagę, że ja tworzę tę strategię, nawet jakby to zawiodło, to ja i tak będę chciał dotrzeć do każdego jednego. To jakby cel się nie zmienia, bo mój cel jest aktualny, zarówno teraz, jak i za 50 lat, mało istotne. Więc dzięki temu, że uderzamy do przywódców, do osób ważnych, które obejmują jakieś funkcje, które są inteligentniejsze, które zostały wybrane, bo zdobyły zaufanie, można powiedzieć, że miałem okazję rozmawiać z kolejnymi ekspertami. Śmiało, na pewno są eksperci, na pewno mają ogromną wiedzę, o której ja nie mam zielonego pojęcia. Ja mam wiedzę odnośnie tego, co wam powiedziałem w wizytówce, ale wiele rzeczy mnie ciekawi, a dzięki temu, że zapewniłem sobie dożywotni rozwój, mogę działać spokojnie. Więc jak widzicie, dzięki temu, że ja odwiedziłem te osoby, mam szansę działać dynamicznie tu na ziemi, bo to mi przyniesie, przygotuje to, co ja cały czas robię, to pamiętajcie. 22 lutego ja muszę złożyć wniosek. To jest cały czas ta sama data. Ja tej daty nie przesunę, bo ja nie przeskoczę pewnych rzeczy, gdzie są przepisy, więc ja muszę się dostosować do pewnych przepisów, które funkcjonują w tym momencie w Polsce, bo takie zostały przepisy ustalone. No i jako, że poruszam się w waszym świecie, ale na zasadach mojego świata, no to gram zgodnie z zasadami, gram fair play. I dlatego jeśli chodzi o jakieś działania dalsze, czyli zatrudnianie pracowników, cokolwiek, ja nie potrzebuję mieć problemów z nikimkolwiek, ja nie mam zamiaru oszukiwać podatników i nie mam zamiar rozliczać się wyłącznie w Polsce, a nie w jakichś rajach podatkowych, ukrywać pieniądze i oszukiwać rząd albo Skarb Państwa, bo dziś oszukując rząd, okradam was. A ja was nie chcę okradać, tylko ja chcę wam dać. Dlatego nie mam zamiaru kraść. Tu się rozliczam za każdą zarobioną złotówkę i za każdą zarobioną złotówkę do końca życia też będę się rozliczał w Polsce i pokażę wam, dlaczego mnie to rybka, bo pieniądze nie mają znaczenia, bo ja wiem, że i tak zarobię, a zapłacić podatek w takim kraju, choćby nie wiem ile to było, wydawało mi się, że coś się wyrzucam. A zapłacić podatek w takim kraju, w PLN-ach, niezależnie od tego, ile zarobię, nawet jak teraz jest to bardzo dużo i będziecie mnie strasznie okradać, czyli tam, nie wiem, może 40% przy tym, co ja ten, nie mam pojęcia. Nie znam jeszcze ten, ale mało istotne. I tak będę płacił podatki tutaj, bo przez to, że ja będę tutaj płacił podatki, to więcej pieniążków wpłynie tam do budżetu, a przez to, że będę was cały czas i tak uczył i edukował, to wy z czasem zaczniecie wybierać mądrzejszych władców. Proste. A dzięki temu, że wybierzecie mądrzejsze osoby, a ja zagwarantuję to, że w Polsce będzie więcej pieniążków, to te mądrzejsze osoby, mając więcej pieniążków, będą mogły zrobić więcej pozytywnych rzeczy. Proste. To jest ten. Dzisiaj sobie łaziłem, więc tu rozdałem takie ważne wizytówki, czyli dzisiaj mi się udało, słuchajcie, przeszedłem po Mysłowicach, odwiedziłem sporo sklepów i gazet mi się udało kupić bodajże 12, 15, coś takiego. Zostały mi 4. 4 sztuki mi zostały. 4 sztuki i przeszedłem sklepów od cholery, więc zobaczcie, Mysłowice są takie duże, ja całych nie przeszedłem oczywiście, prawda, ale skoro przeszedłem centrum, nie centrum i tak dalej i chodziłem sobie dookoła, a takich wartościowych gazet znalazłem tylko 15, to jak wy macie szansę dowiedzieć się o tym, że nowy rynek wirtualny wchodzi? Co więcej, dla mnie są istotne informacje, fakty, bo wy tutaj mówicie, jakby coś tam sobie krzykata, a to wszystko jest bez znaczenia, bo najważniejsze... O! Nie może się nie udać. Analitycy przewidują, że rok 2017 będzie przełomowy pod względem rozrywkowych i biznesowych zastosowań wirtualnej rzeczywistości. Do końca 2016 roku liczba sprzedanych w świecie gogli VR przekroczyła 2,5 miliona. W ten sposób otworzył się realny rynek dla dostawców usług opartych na sztucznej rzeczywistości. W bieżącym roku po raz pierwszy w historii wartość światowego rynku rozwiązań VR ma przekroczyć miliard dolarów. Co więcej, analitycy z Goldman Sachs
opublikował niedawno raport, w którym rynek wirtualnej rzeczywistości w 2025 wyceniono na 80 miliardów dolarów. 2025 80 miliardów. I to dlatego, że oni sobie tam prognozowali na podstawie informacji, które mają ze świecie, a oni jeszcze nie wiedzą, że ja, jeden uśmiechnięty gracz, od 21 stycznia aktywnie działa, żeby to wszystko sprowadzić do Was. To jest istotne. Ja sobie działam i realizuję sobie swoje plany. I teraz tak, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Tak, widzicie, takie karty sobie miałem. Wystarczy, że tą kartę sobie podpiszę i na tej karcie piszę zazwyczaj tylko symetria.space, Sylwester Kula, YouTube. Ciach, dziękuję. Chcesz się dowiedzieć, chcesz się zainteresować? Ciach, do góry. Proste, bo nie mam czasu i muszę lecieć dalej. I teraz tak, to mam. Jeśli chodzi o kolejne zadanie, jako że ta gazetka jest wartościowa, artykuł jest świetny, bo wyjaśnia bardzo dużą ilość informacji na paru stronach i dzięki temu łatwiej Wam będzie to zrozumieć, bo tu możecie przeczytać sobie eksperta, który ma już jakąś renomę, czy pismo, które ma już jakąś renomę i dzięki temu łatwiej Wam przyjąć informacje, bo słuchając mnie, myślicie, że ja zwariowałem, co mi jest na rękę, bo tylko w ten sposób mogę Was pokonać. Jako że właśnie jestem graczem i od początku postanowiłem Was zwyczajnie pokonać, zabrać wszystko, i od tego momentu się bronić. Od momentu, kiedy Wam pokazałem, jak mogę zaatakować i zacząłem się bronić, jestem w idealnej sytuacji, bo po pierwsze jestem ja, mój umysł, jestem ochroniony przez mój patent i moją fundację nie zwariowałem, to jest moja ochrona, a do tego zyskałem sporo czasu i mogę gromadzić kolejne informacje i podejmować kolejne działania. A jako generał i strateg robię to w ten sposób, że skoro i tak odpalam to, to mógłbym teraz siedzieć i nic nie robić. Mógłbym. A ile ja jeszcze mam? Ja mam jeszcze 20 dni działania. 20 dni. Każdego dnia mogę dokładać kolejne karty, rozumiecie? Każdego kolejnego dnia dokładam karty i kolejne scenariusze, bo ja działam, kiedy Wy śpicie i tyle. Dlatego ja zarabiam, a Wy marnujecie czas. I dla przykładu, dzisiaj w Kauflandzie, gdzie wszedłem na Kaufland po jedną gazetkę, rozumiecie? Bo tylko jedna tam była, jak się okazało. A później stałem w kolejce około 5 minut, rozumiecie? Po jedną gazetę. I ja Wam powiem tak. Ja te 5 minut mogłem stać tutaj, nagrywać i mówić do Was. I ja te 5 minut, dla mnie te 5 minut w kolejce było czasem straconym, bo ja stałem w kolejce tylko dlatego, że niemiecka korporacja zdecydowała, że w Kauflandzie będą 3 kasjerki, że do każdej kasy będzie stała kolejka długa i nie zatrudnią kolejnych pracowników, nie będzie więcej kas i widzicie? Kontrolują nas. Czas. Mówią Ci, że w Kauflandzie kupisz ileś tam produktów taniej, tak? Dobrze. Ty stracisz na to 2 godziny, żeby kupić taniej i zaoszczędzić. Tobie się wydaje, że zaoszczędziłeś 7,50. A gdybyś te same zakupy zrobił w domu, i sklep by Ci je przywiózł do domu, to te same zakupy jesteś w stanie zrobić w 0,5 godziny, te 7,50, które miałbyś zaoszczędzić, zapłacisz może i za dostawę, ale dzięki temu będziesz miał 1,5 godziny czasu. I wiecie, jaki jest problem? Wy gonicie za pieniędzmi, a nie macie czasu. A ja jednym filmem kupiłem sobie czas dożywotni, bo do końca życia mogę się bronić i udowadnić swoje teorie. To jest najważniejsze. Więc skoro działania dzisiaj miałem bardzo fajne i bardzo aktywne i dużo się wydarzyło, to biorąc pod uwagę, że zdobyłem kolejne potrzebne informacje i mam kolejne liczby i mogę prognozować, to teraz Wam też pokażę fakty i liczby. Czyli tak, 9 dni mojej aktywności dało mi 14,5 tysiąca, czyli 1000. Od kilo, tak się porozumiewamy wśród graczy, żeby było szybciej, K to kilo, czyli 1000, żeby było zrozumiane. Czyli 14,5 tysiąca minut. Tyle zostałem wysłuchany. I nie ma znaczenia, czy wy zrozumieliście, czy nie zrozumieliście, bo treść mojego pierwszego filmu, jak i każdego kolejnego, będzie aktualna zarówno teraz, jak i za 50 lat. Dlatego ja wygrałem, a wy cały czas zastanawiając się, co się dzieje, właściwie przegrywacie w tym momencie. Ja wygrywam,
w sumie wygrywam dla Was i dla Was działam, a pomimo tego, że dalej mi utrudniacie, to przegrywacie, bo moglibyście zyskać więcej szybciej, ale to już nieistotne, bo co nie zrobicie, cokolwiek Wy nie zrobicie, ja postanowiłem, że będę działał i przez to, że się tylko bronię i bronię swoich poglądów i jestem niegroźny, może jestem wariatem, ale bezpiecznym, opakowanym w miłość, kochający córkę i co? I tylko dlatego chcecie, Wam to przeszkadza, że ja kocham moją córkę i dlatego postanowiłem zmienić jakość życia w Polsce na lepsze? To dlatego ja dziś jestem gorszy od Was, bo ja postanowiłem wziąć odpowiedzialność za 7 miliardów istnień i zmienić życie na całej planecie, a Wy myśleliście jedynie czubkiem, końcem własnego nosa? Wiedza to władza, dlatego ja wygrałem. I teraz tak, zobaczcie. Dzięki temu, że ta wizytówka była tam, a ja mogłem działać i podejmować kolejne działania, ja mam w ciągu 9 dni 14,5 tysiąca minut. Jeśli utrzymam, to wystarczyłoby, że utrzymam takie tempo, a ja nie utrzymam, bo będzie dynamika, to te 14,5 już teraz po 9 dniach, skoro to jest 9 dni, nawet zaokrąglimy to do 10, że to 10 dni, 15 tysięcy, będzie łatwiej, prawda? Więc wystarczy sobie policzyć, że 300 dni, czyli rok do końca roku, skreślamy jedno 0, bo to 10, czyli 30 razy 15, tak? To jest ile? 300, 5 razy 300, 5 razy 300, 5 razy 300, 5 razy 300, pan zamotałem się, 1500, 1500. Jako, że myśmy to obliczali, tak? Tysięcy. Czyli do końca roku moja oglądalność wyniesie, choćbyście Wy nie zrobili nic, przy aktualnych prognozach, półtora miliona minut. Rozumiecie? 1,5 miliona. Przy aktualnym tempie rozwoju. A że dynamika rozwoju i każde moje kolejne działanie to napędza, więc będzie troszeczkę więcej. A cały czas wracamy do punktu miejsca. Więc tak, kolejne zadanie. Jako, że mam gazetkę, a nakład okazał się niewystarczający, a pokazałem Wam, że dla mnie to jest opłacalna w sumie inwestycja, bo 1000 sztuk tej gazety, którą rozprowadzę na Śląsku za darmo, z własnych pieniędzy, daję Wam gazetę. Za darmo. Ja daję Wam informacje. Tylko tyle, widzicie? Daję Wam to za darmo. I te 1000 egzemplarzy będzie sobie na Śląsku krążyło. Rozumiecie? I będzie to się zderzało z kolejnymi rzeczami. A cokolwiek się nie wydarzy, to jako, że ta gazeta wypowiedziała się po mnie, a do tego potwierdziła moją teorię, to ja mam, widzicie, zajebistą wizytówkę i nie muszę o tym myśleć, tylko wystarczy, że na tej gazetce sobie dopisuję symetria.space. Teraz tu wpisujemy YouTube, Sylwester Kula. Kula i Zajc. Bo tak mnie nazywali w internecie, więc wpisujemy wszystko i zobaczcie. Ta gazetka kosztowała 7,99, a ja myślę, że ta gazetka wraz z rozwojem mojej fundacji i z kolejnymi moimi działaniami będzie każdego dnia droższa. Rozdałem, później możecie ją sprzedać i dorabiać kolejnych milionów. Jako, że mam teraz 4 egzemplarze, a potrzebuję 1000, postanowiłem, że skontaktuję się z wydawnictwem, więc tutaj muszę troszeczkę, no muszę to zrobić po prostu. Ale ten, jutro mam, teraz tak, to jest mamy. I jako, że... I na jutro mam tak, bo jutro mamy 31 albo pierwszy mało istotne, następny dzień kolejny mojego działania. I na jutro mam kierowcę plus samochód plus wizytówkę plus kolejne szkoły. Jako, że edukacja, szkoła
szkoła, biblioteka. To są instytucje publiczne, które dają dostęp do wiedzy. To ja postanowiłem swoimi pieniążkami wspierać właśnie przede wszystkim w pierwszej kolejności to i to. Bo dzięki temu, że szkoła i biblioteka dostaną informacje i wiedzę o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, tylko dzięki temu, że zainteresujemy tym Polaków, ludzie zaczną o tym czytać, interesować się i za chwilę będzie łatwiej. Czyli ja w tym momencie tak naprawdę edukuję, informuję i przygotowuję rynek na to, żeby później łatwiej było mi tak naprawdę działać i przychodząc do Was za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć, ja nie muszę się tłumaczyć, bo od kiedy będę miał właśnie działalność i będę mógł tylko nie działać prawnie tu w Polsce, bo teraz nie mogę, jestem bezrobotny, mogę tylko nadawać na YouTubie, bo nie zarabiam. Wy tak uważacie? A ja przygotowuję swój grunt do swojej kampanii jako stratek. Więc tak mówię, tu już zostawiłem te 5 gazetek dzisiaj, bo dałem tylko po jednej osobie najważniejszej, bo tylko tyle mi się, jakbym zdobył więcej, to bym rozdał więcej, ale muszę się skontaktować bezpośrednio z wydawcą i tam sobie załatwić więcej sztuk. Więc na spokojnie do 22 mam tak naprawdę czas. A szkoły i biblioteki w Mysłowicach i w okolicy będą w pierwszej kolejności przeze mnie obdarowane po prostu zwykłą gazetą wiedzą, którą będą mogli sobie poszerzyć i rozdawać. Proste. A tak, na końcu w sumie jeszcze powiem, to mamy, to jest powiedziane. Czego tu nam brakuje? To mamy. To w sumie pozostało mi się chyba rozprawić z hejtem tylko. O, i to jest fajne, aż sobie wezmę taki stoleczek. To jest fajne. I teraz słuchajcie, co do hejtu, to ja mam pokazać coś takiego. Co do hejtu, to jest najważniejsza rzecz. Ktoś postanowił się wypowiedzieć, niejaka Urszula F. Adwokat. Jako, że pani adwokat jest graczem, dobrym graczem, postanowiłem wykorzystać okazję i pokazać wam, czym się różni Bóg wirtualnej rzeczywistości, profesjonalny gracz, bardzo dobrego gracza, ale tylko na ziemi, który nie ma zielonego pojęcia o tamtym środowisku. Jako, że pani Urszula F, niestety moim zdaniem adwokat, o ty, moim zdaniem nie zasługuje na szacunek przede wszystkim, z racji tego, że nie dopełnia swoich obowiązków jako adwokat, to w tym momencie jest nierzetelna i ja tej osoby nie mogę polecić, bo ta osoba nie jest godna zaufania. A moja fundacja jedynie poleca dobre rozwiązania, a jeśli coś jest niedobre, to zgodnie z wartościami, które wyznaję, mówię jak jest. A korzystając z okazji, jako profesjonalny gracz, jeśli atakuję kogoś, to staram się wykorzystać wszystkie możliwości, żeby zaatakować raz, żeby drugi raz się ktoś nie odezwał. Bo jak ma się zamiar do mnie odezwać, to ja chcę usłyszeć konstruktywną krytykę. Konstruktywną krytykę. To jest najważniejsze. Konstruktywna krytyka. Jeśli takie coś usłyszę, to z takim czymś mogę porozmawiać. A jeżeli jest to tylko hejt, to z hejtem rozprawiam się na wasz sposób, czyli robimy tak. Pani adwokat. Jak my przyjechałem do Polski, to pani adwokat miała załatwić dwie sprawy, rozumiecie? Ojcostwo ustalić, bo polskie przepisy były chore, bo może córka była zawsze moją córką i to moje geny były w córce i chciałem zrobić od samego początku badanie DNA. Przez to, że prawnie było inaczej, to lekarze i tak musieli zgodnie z prawem, bo takie jest prawo, wpisać kogoś innego, czyli męża mojej byłej partnerki, bo jeszcze wtedy byli prawnie w związku, pomimo tego, że nie byli razem, tak? Ale prawo jest prawem, więc do prawa musimy się stosować. Więc miała to załatwić, ojcostwo, i tylko przez to, że ja ją cisnąłem, to udało się to jakoś po roku. A drugą sprawę, którą miała załatwić, to rozwód. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o ten rozwód, to tak. Nie dość, że moja była się nie upominała do swojej siostry, to jest raz. Nie dość, że ta siostra zabrała Marcie pieniądze, tam nie wiem, 1500 i miała założyć sprawę i później też jeszcze chciała jakieś pieniądze i jeszcze pieniądze,
a nigdy tej sprawy nie założyła, nigdy jej nie prowadziła i nigdy jej nie zaczęła, już nie mówiąc o tym, że nigdy ją nie skończyła i przez 2 lata oszukiwała swoją siostrę, swoją matkę, manipulowała od małego każdą jedną osobą i skrzywdziła właśnie najbardziej swoją siostrę. W ogóle to jest chora rodzina, bo tam każdy krzywdzi każdego i do tego każdy jakieś swoje chore gry prowadzi. Dlatego zgodnie z książką, zanim powiesz kocham, powinieneś najpierw poznać rodzinę swojej kobiety, z którą chcesz być, bo taka jaka jest rodzina, to taka sama będzie taka ta osoba. Bo jeśli cokolwiek zacznie się psuć i źle dziać, to ta rodzina przez to jaka jest, albo będzie cię od początku akceptować i będzie ci pomagać we wszystkich trudnościach, albo od samego początku będzie ci rzucać kłody pod nogi i robić z ciebie wariata. Więc jeśli rodzina jest chora, to rodziny chorej nie zmienisz, chyba że masz do tego siłę i motywację. Jako że ja mam siłę i motywację zmienić cały świat, a tamtej chorej rodziny już nie chcę znać, bo jedyne co mnie interesuje to moja kochana córeczka, bo to ona jest kochana i wspaniała. I cokolwiek oni nie zrobią i tak dalej, ja zabezpieczę jej przyszłość i zabezpieczę jej pieniążki i sprawię to, że moja córeczka będzie żyła w lepszym społeczeństwie. A jak już będzie starsza, będzie mogła się o mnie dowiedzieć, będzie mogła się ze mną skontaktować i jeszcze będzie mieć sporo życia, kiedy pieniądze i tak nie mają dla mnie już znaczenia. Będziemy mogli sobie podróżować, jeździć, zwiedzać. Moja córka sama dorośnie i podejmie decyzję, co dalej. Coś tam błysło. A nie, wydawało mi się, nie było cudowne. I konstruktywna krytyka. Więc pani adwokat, nie dopełniając swoich obowiązków i tak dalej. A jako pani adwokat chciałaby, żebym ja skończył, a ja dopiero w sumie zaczynam mój projekt i nie mam zamiaru go kończyć, ani nie mam zamiaru zwalniać, a jedynie przyspieszać, o czym wam powiedziałem w pierwszym filmie, to pani adwokat jeszcze dołoży parę cegiełek. Czyli to, że pani adwokat ma bardzo ciekawe życie towarzyskie, to, że pani adwokat łamie prawo i zabiera córkę w różne dziwne miejsca, w których ta córka nie powinna przebywać, bo nie jest pełnoletnia. I jak pani adwokat ma zamiar się jeszcze raz do mnie wypowiedzieć, to zapraszam, ale z konstruktywną krytyką. Jeśli chodzi o panią adwokat, na tym byśmy zakończyli. Chyba, że pani adwokat będzie miała jeszcze zamiar coś mi powiedzieć. A pani adwokat działa przede wszystkim w okolicach Warszawy, więc wy warszawiacy sami będziecie mieli okazję z nią przebywać, rozliczać się. Uważajcie. Tylko tyle. Jest dobrym graczem z Kumara. Manipulatorka jedna. Także albo masz wiedzę i przejrzysz jej grę, albo cię zje, tak jak ja zjadam dzisiaj ciebie. I to jest proste. Dobra, to mamy. A, i najważniejsze w sumie. Jako, że cały czas jakby cel jest niezmienny, czyli ja powiedziałem wyraźnie, z racji, że ja patrzę na was przez, powiedzmy, wy się czepiacie, że to ten VR, powiedzmy virtual reality, że ja patrzę na was przez pryzmat wirtualnej rzeczywistości, ale to ja tam nabierałem doświadczenia, które pozwalają mi dzisiaj działać efektywnie, to jako, że ja patrzę stąd, a to jest wasza ziemia, to ja cały czas na was tak patrzę, a wy jesteście tylko tymi kropkami, rozumiecie? Więc jeśli wy te kropeczki mówicie coś do mnie, a to w ogóle nie jest informacją, nie jest jakimś faktem, albo nie jest dialogiem w moją stronę, no to dla mnie to jest nieistotne, bo wy sobie możecie sobie szumieć, im więcej sobie szumicie, czy je trolujecie, czy nie trolujecie, czy hejtujecie, czy nie hejtujecie, to jest jeden kit dla mnie, bo ja wiem, do kogo trafiam, bo trafiam do osób inteligentnych, a skoro ty jesteś tutaj i jesteś w tym momencie głupi, bo ja się uważam za mądrego, to jest z mojej perspektywy, jestem mądry i patrzę na was jak na głupich. A wy uważacie, że to wy jesteście mądrzy i patrzycie na mnie jak na głupiego. A przez to, że ja wypowiadam się na YouTubie i nie możecie mnie już zatrzymać, bo ja wam pokazuję moje rączki i moje działania, to teraz możemy do końca życia właśnie sobie udowadniać, kto jest mądry, a kto głupi. A że ja postanowiłem się do końca życia bronić, to tylko będę bronił swoich racji, bo jestem niegroźny, bo działam tylko prospołecznie i tyle. Bo ja działam tylko w imieniu fundacji, to jest pierwsza sprawa. A cała moja działalność i moje konsultacje na świat, jakiekolwiek w przyszłości i moje kolejne działania, czyli otwieranie studia gier, czy innych moich marzeń, czy innych moich planów, będą tak naprawdę wspierały cały czas co? Rozwój mojej fundacji.
bo docelowo i tak ja wszystkie pieniążki do tej nadmiar pieniążków, które będą mi po prostu zbędne, będę wpłacał do fundacji, bo fundacja to jest mój cel ponad całe życie i to tylko dzięki tej fundacji mogę zmienić życie całej planecie na lepsze i dlatego działam aktywnie. Jako że to już mi się udało porozmawiać tam z paroma osobami, to właśnie na co ja liczę, tak żebyście wiedzieli, jakie mam oczekiwania z racji, że wykonałem te pewne kroki. Ja liczę właśnie na to, że oni tam porozmawiają i że to tam przez to, że wiadomo, skoro jest jedna osoba mądra u góry i pod tą mądrą osobą są kolejne osoby, które uczą kolejne osoby i te osoby mogą dalej przekazywać, rozumiecie, i dalej tworzy się taka piramida, rozumiecie? Czyli z każdym kolejnym dniem po prostu jest wzrost i dynamika, cokolwiek byście nie zrobili. Bo jednego zaciekawi, innego znudzi, jeden nie obejrzał nawet do połowy, drugiego coś tam, ten trzeci tamty, piąty tamty, ale to nie ma znaczenia, bo to samo będzie aktualne za rok, za dwa, za pięć, za siedem. Liczniki tak będą czyli to jest raz. Co tu jeszcze mamy istotnego do powiedzenia? Czy mamy coś, czy nie mamy? Tu mam kierowcę, tu mam tego dobrego. A, właśnie, w sumie tak jeszcze. Z racji, że to ja, was, społeczeństwo, ale nie w całości, bo ja się wypowiadam do planety, do wszystkich, bo żaden z was nie zrealizował takiego projektu, który by pomagał wszystkim, tylko każdy gdzieś tam miał swoje cele, plany, każdy próbował i tak dalej, ale nie miał narzędzi, wiedzy, doświadczenia. Nie udało się nikomu. Próbowali, ale się nie udało. A ja mam zamiar to delikatnie zmienić i to robię cały czas, każdym moim kolejnym krokiem. I nie mam zamiaru się zatrzymywać, bo jestem na to przygotowany, spokojny, gotowy. I jako generał będę konsekwentnie realizował swój plan, który daje wyłącznie bezpieczeństwo i rozwój dzieci. Bo to nasze dzieci, które są teraz malutkie i nie obchodzi mnie, czy to jest Kowalski, Nowak, taki, siaki, czy on jest ze wsi, z miasta, czy tego. Chodzi o to, żeby nasze dzieci, wszystkie nasze dzieci tu w Polsce, zaczynały na równym poziomie, żeby każde z nich mogło chłonąć wiedzę i iść dalej. Bo tylko dzięki temu, że taki młody człowieczek będzie się uczył, to on ma szansę w wieku powiedzmy 25-7 lat, widzicie, tak jak ja, efektywnej nauki, może już posiadać wiedzę eksperta i swoją wiedzę szerzyć na świat. Proste. Dzięki czemu on zarabia tak samo jak ja. Tak. Nie wiem. Euro. Co jeszcze mamy? Funty. A wy w Polsce zarabiacie PLN. Do tego wasza... Większość z was zarabia poniżej średniej i większość z was zarabia minimalną, czyli jakieś 1500. Nie wiem, ja za 1500 nie jestem w stanie się utrzymać. Nie jestem w stanie zaspokoić swojego minimum, zdecydowanie. A nie dość, że to nie daje rozwoju, nie dość, że to nic nie daje. To jest tylko marnowanie czasu, bo kiedy ty myślisz o 1500, o 5000 czy o 10000, to jest mało, to nie jest istotne.